Cześć, mam 5 minut, żeby spróbować powiedzieć coś inspirującego, więc czas start. Włączyłem stoper i mam nadzieję, że zdążę. Dzisiaj o tym, że nie zauważyłem tego wcześniej. Wiedziałem, że takich tekstów jest dużo, ale dopiero pisząc tomy rozważań, czy do Ewangelii Mateusza, czy do Ewangelii Marka, zobaczyłem, że ten temat odpoczynku, odpoczynku, który jest przykazaniem, odpoczynku, na który Jezus wysyła uczniów i każe im tak świadomie zadbać. Pojawia się dużo częściej niż myślałem. I jeden z najpiękniejszych tekstów, postaram się krótko opowiedzieć, będę starał się nie powtarzać myśli, które są w tych książkach, które przed chwilą wspomniałem, żeby też te nasze pięciominutówki były świeże, również dla tych, którzy korzystają z książek i czytają codzienne rozważania, właśnie w oparciu o Ewangelię Marka czy Mateusza. Po czołówczce wyjaśniam, o co chodzi. W szóstym rozdziale, 31. wersecie Jezus powiedział do uczniów: "Niech teraz każdy z was uda się samotnie na odludne miejsce i tam trochę odpocznie." Wiele bowiem osób przychodziło, odchodziło, tak że nie mieli czasu nawet zjeść posiłek. I akurat w tomie rozważań z Ewangelii Marka skupiam się na tym ich zapracowaniu, że nie mieli czasu zjeść posiłek. Tutaj w naszym filmie chcę opowiedzieć o czymś innym. Ostatnio byłem na takim spotkaniu z dwoma pastorami ze Stanów Zjednoczonych, którzy przylecieli do Polski i umówiliśmy się w Warszawie, chcieliśmy po prostu porozmawiać, poznać się lepiej, troszkę tak Powiedzieć inspirujących słów do swojego życia, i to akurat było po takim bardzo, naprawdę bardzo intensywnym miesiącu, i w tej rozmowie ja zacząłem uświadamiać sobie rzeczy, które wydawało mi się, że są dla mnie oczywiste. Ale one były świeże, one były nowe, i w pewnym momencie jeden z nich powiedział: Michał, myślę, że właśnie po to przyjechaliśmy ze Stanów, żeby wypić z tobą kawę, żebyś ty z dystansu mógł spojrzeć na to, co robisz, bo ten dystans jest niesłychanie potrzebny. I rzeczywiście, dla mnie ten taki moment zatrzymania się to było, wiecie, dwa czy trzy, trzy tygodnie po wybuchu wojny, kiedy ta pomoc dla tych, którzy uciekali przed wojną w Ukrainie, tutaj w Polsce, była bardzo absorbująca i bardzo stanowiła takie duże wyzwanie. To było więcej niż dwa, to może było cztery, 6 tygodni, bo jednak to takie zmęczenie i brak dystansu jednak dawało sobie znać w dużo większym stopniu. Ale właśnie to takie zatrzymanie się, niezależnie od tego, ile jest potrzeb i spojrzenie na to, czym się zajmujemy i co robimy, jest niezwykle ważne. Ja lubię to, 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 to tę myśl, że jeżeli żyjesz aktywnie, to potrzebujesz systematycznie czasu na refleksję. Im aktywniej żyjesz, im bardziej jesteś aktywny, im więcej działasz, tym więcej czasu potrzebujesz na myślenie. I myślę, że tak to działa, że tak człowiek jest skonstruowany, więc nieprzypadkowo Pan Jezus do uczniów powiedział, niech każdy każdy z was uda się samotnie na odludne miejsce. Oni mogli powiedzieć, ale ja lubię z nim, a ja odpoczywam jak razem jemy pizzę. Nie, samotnie, bo tu nie chodzi o to tylko, żebyście odpoczyli od ludzi, którym służycie, ale idźcie na to miejsce odosobnienia samotnie, dlatego żebyście też wy, Odpoczęli od siebie, od innych, od ludzi, którym służycie, od ludzi, z którymi służycie, i spędzili ten czas sami ze sobą w nadziei, że kiedy jesteśmy sami ze sobą, Boży Głos w naszym życiu słyszymy wyraźniej. Kiedy jesteśmy sami ze sobą, rzeczy, które dzieją się w naszym życiu, rozumiemy lepiej. Więc jest jakaś taka wielka siła samotności jest taka wielka siła tej dyscypliny duchowego życia jaką jest samotność która pozwala nam spojrzeć na nasze życie i zobaczyć tak naprawdę jaki jest sens i jaki jest cel tego co na co dzień robimy i tego, czym na co dzień się zajmujemy. Więc ja wam to polecam. Ja czasami mam takie momenty. Ja mam sat, to jest mi łatwiej. Czasami lubię iść z psem na spacer. Czasami samemu, nawet teraz jak siedzę w biurze, za chwilę zawiozę kartę z, z tym nagraniem do Mileny, która to wszystko montuje i Milena jestem ci za to mega wdzięczny, ale też zaraz potem podjadę sobie na krótki spacer wzdłuż brdy, żeby chwilę być samemu i z dystansu spojrzeć na to wszystko, czym się zajmuję i co robię, bo wiem, że w tym jest wielka i taka mądrość Pana Jezusa w tym przykazaniu. Idźcie na miejsce odludne i też wielkie błogosławieństwo. To błogosławieństwo jest dla każdego czytelnika Ewangelii, więc mam nadzieję, że skorzystacie. Dzięki, dzięki za Waszą obecność, dzięki za Wasze wspieranie tego kanału. Udostępniajcie ten odcinek, jeśli uważacie, że warto, bo za piękna jest Ewangelia, żeby ją przemilczeć. Dzisiaj Ewangelia przychodzi i puka do... O, już czas, żebym kończył. Dzisiaj Ewangelia przychodzi i puka do każdego z nas z tym przypomnieniem. Udaj się czasami na miejsce samotne, gdzie nikt i nikt nie będzie tobie przerywał w takim samotnym czasie z Panem Bogiem. Dobrego dnia.